Także już, już, proszę Państwa, poszli ci, co chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Jak to pięknie apostoł Paweł przemawiał w pierwszym wieku naszej ery i nic mu nie było potrzebne. A chociaż właściwie apostoł Paweł był tym takim bardzo znanym faryzeuszem, który list gończy potrafił wysłać za niejednym z naśladowców Chrystusa, żeby ściągnąć go i doprowadzić do śmierci. Dlaczego? No dlatego, że się ich strasznie bali, tych naśladowców Chrystusa, chrześcijan. Ja nie mówię tutaj o chrześcijaństwie, bo chrześcijaństwo to rzecz wtórna, to jest piąta woda po kisielu. Tutaj ksiądz Rydzyk wczoraj się reklamował, wypowiadał. I tak o tej Matce Boskiej, o tej Matce Boskiej. No to przecież, tak jak apostoł Paweł kiedyś mówił, ludzie, nie wiecie, co czcicie. No. Sami stworzyli sobie bóstwa, proszę Państwa, i oddają im cześć, podczas gdy ktoś tych ludzi stworzył. Pochodzą od Boga. I oni o tym Bogu swoim zapomnieli, że tylko bóstwa im w głowie.